Ważnym czynnikiem w rozwoju dziecka jest więź z innymi ludźmi. Ona mu pomaga w sytuacjach trudnych, ona mu pomaga zaspokajać potrzeby emocjonalne w bliskim kontakcie z innymi ludźmi. Żeby dziecko mogło się tego nauczyć, rodzice muszą mu stworzyć do tego warunki począwszy od pierwszego roku życia. W pierwszym roku życia Najważniejsze jest, żeby miało dziecko stałego opiekuna, czułego, troskliwego, nastawionego na, na rozumienie jego potrzeb i na zaspokajanie ich osobę, która jest w stanie nawiązywać kontakt też fizyczny z dzieckiem, przytulać je, głaskać i wykonywać czynności pielęgnacyjne w sposób, który zapewnia dziecku poczucie komfortu. Dzieci w tym zakresie mają różne potrzeby, zwłaszcza dzieci, które mają taki, kiedyś się mówi o trudny temperament, dzisiaj częściej używa się określenia wysoko wrażliwe. Dzieci, które szybko się denerwują, irytują i trudno je uspokoić. Opiekun takiego dziecka musi znaleźć w sobie cierpliwość do tego, żeby swoim poziomem emocji nie pogarszać sytuacji dziecka. To bywa trudne, zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice mają mało czasu, kiedy się spieszą, kiedy mają mnóstwo rozmaitych zadań. Wtedy każda przeszkoda na drodze do realizacji tego zadania zaczyna być dodatkowym dla rodzica problemem. Myślę, że w dzisiejszym zabieganym świecie bardzo ważne jest, żebyśmy sobie zadali pytanie: właściwie, co ja temu dziecku powinienem dać w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności, oprócz oczywiście zaspokojenia potrzeb biologicznych, najważniejszym darem dla dziecka jest czas. Czas, który rodzic spełnia, spędza z dzieckiem, nastawiony na to, żeby swoje dziecko poznać, żeby mu towarzyszyć w rozwoju, żeby z nim rozmawiać żeby też mu pokazać, jak może zaspokoić swoje potrzeby, żeby, kiedy może go uczyć też samodzielności i jednocześnie czerpać się radość z tego kontaktu. Czas, który spędzimy z dzieckiem w tych pierwszych latach życia już się nigdy nie powtórzy. To jest nasza szansa. Nas, dorosłych, którzy mając dzieci i towarzysząc im też się rozwijamy.